W dzisiejszym odcinku będziemy mieli możliwość zamiany biomu, na którym się znajdujemy, na broń. Jak będziemy pod ziemią, to dostaniemy taki specjalny kilof. A jak dostaniemy się do Deep Dark, to dostaniemy broń Wardena. Smok Fędzie nie będzie miał dzisiaj żadnych szans. A tobie jak dzisiaj mija dzień? Mam nadzieję, że świetnie. A jak nie, to choć trochę postaram się go dzisiaj poprawić. Ruszajmy! Na dzisiejszy odcinek mam doskonały plan, jak to wszystko rozegrać, żeby miało ręce, nogi, karki i parę innych rzeczy w sensie. Pierwszym naszym zadaniem będzie zebranie 5 żelaz i 2 redstone'ów, bo dzięki temu dostaniemy specjalne pudełko, które będzie reagowało na to, na jakim biomie się znajdujemy. Jeżeli wtedy pójdziemy do podziemi, to powinniśmy dostać właśnie ten specjalny kilof, który zresztą zobaczycie sami, co będzie robił. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej zdobyć resztę żelaz i redstone'ów potrzebnych, żeby robić kolejne pudełka, i wystarczy, że wtedy będziemy tylko chodzili po biomach. I takich broni, z czego się okazuje, możemy dostać aż 6, więc może być naprawdę ciekawie. Jak bardzo mi to pomoże w grze, nie wiem, ale chciałbym mieć dzisiaj pieska, chciałem mieć takiego swojego... jak mu dać na imię? Ty wymyśl teraz imię dla pieska, a jak ja zdobędę kości, to takiego wezmę ze sobą i dzisiaj razem z nim przejdę grę. Ja bym go nazwał Fifąż, to jest naprawdę bardzo ładne imię. Jeszcze tylko narzędzia zrobię, wejdziemy na górę i zobaczymy, co stamtąd będzie widać. I trzymajcie kciuki, żeby Zbyszek dał 5 żelaz, bo wtedy nie będzie trzeba wchodzić do podziemi. Dobra, wszystko mam pytanie, no i nie muszę zadawać żadnego pytania, mamy to. Tylko tu jest jakaś taka totalna pustka, w sensie to jest mało biomów, jakby ta gra dzisiaj polega na tym, że trzeba mieć dużo biomów, a nie tylko jeden. Ja muszę dostać się jakoś do dżungli, jakoś na bagna, jakoś do Deep Dark. Oj, to będzie coś długi odcinek, czuję. Jaka zimna ta woda, dobra, czekaj, wezmę sobie krzemyczek od razu. Gdzie jest Zbigniew? Panie Zbigniewie, za domem się schował, co za typ. I teraz bardzo ważna rzecz, wszyscy piszemy w komentarzu: Zbyszek, nie zawiedź nas, bo on musi dać 5 żelaz, jak nie da 5 żelaz, to jesteśmy trochę, w parę minut w plecy. Dobra, Zbyszek, chodź tutaj, będziemy się dzisiaj bili. Zbyszek, nie zawieź nas, proszę. Okej. Ile tu może być żelaza? 4, no nie! Zbyszek nas ewidentnie zawiódł. Nie można ufać Zbyszkom, albo ktoś im napisał, jakby jedną z dwóch, może tak być. Ja potrzebuję jedzenia, bo jestem już bardzo głodny. No i nic, trzeba będzie jednak wybrać się do podziemi. Tak czy inaczej potrzebujemy jeszcze redstone, więc w sumie głupi ja i tak musiałem tam zejść. 45 chlebków brzmi jak idealna wyżerka. Co ty gadasz, halo? Tam jest druga wioska! Centralnie, one są prawie na sobie, o co tu chodzi? Dobra, w takim razie ja idę jeszcze tam, bo tam będzie żelazo. Ja nie wierzę w tego Minecrafta, co jest? Jeszcze lawę mamy na miejscu, żeby dostać się do Netheru, ale to będzie na końcu. Najpierw wszystkie broni musimy jakoś zdobyć, więc ta lawa chyba nie bardzo nas interesuje. To jest dziura, panowie! I panie! Panie Zbigniewie! Widzimy się rano, teraz idę spać. Ja muszę... Ej, czekaj, ja mogłem poczekać, żeby jakiś szkielet był, bo ja Fifąża chciałem jeszcze mieć swojego. Bez Fifąża mam tak iść? Zbyszek, łap! Prawie mnie walną. 9 dopiero teraz dał 5, trzeba było najpierw do tej wioski przyjść. No nic, teraz zrobimy sobie kilof, bo stać mnie na to, bo 6 już mi wystarczy na spokojnie i jedyne, co teraz potrzebujemy, to dostać się na podziemia i wziąć sobie redstonik. Teraz musielibyśmy znaleźć gdzieś naprawdę jakieś głębokie podziemia, tak żeby zejść od razu gdzieś tak bardzo, bardzo głęboko, bo nie kojarzę, ale chyba ten kilof, żeby dostać, to musimy być na tym ciemnym koblu, a nie na tym jasnym, czyli poniżej poziomu 0. Więc pozostaje mi tylko tutaj podróżować i znaleźć jakąś wielką dziurę. To możesz w tym czasie na przykład napisać coś w komentarzu, jak dzisiaj było w szkole, bo jestem ciekawy, jak wam było. Ja zawsze mówiłem, że dobrze, nawet jak nie było dobrze. No co innego odpowiedzieć. I babcia, która zawsze odpowiada, jak dobrze, to dobrze. Dobra, jesteśmy u góry. Czy z góry będzie widać jakąkolwiek dziurę? Jakieś wgłębienie, no z tej strony raczej na pewno, nie? O, tu zaczyna być obiecująco, chociaż też tak nie do końca. Albo czekaj, ja tam coś widziałem. Okej, bardzo obiecująco się robi i nawet mamy kości, więc będę mógł Fifąża wziąć w końcu ze sobą. Czekajcie, musimy tego jak szkieleta jakoś teraz Oła, ej, ich jest dwóch. Czekaj. Trzeba to jakoś taktycznie lepiej Oła! Ja nie mam nic przy sobie. Ten jest utknięty tu, a ten jest tu. Dobra, jednego mam. Dobra, mam drugiego. I 3,5 serca. To była naprawdę ciężka walka. Okej, to widzę, że jest jakaś woda i tą wodą najlepiej bym sobie spłynął, będzie najbezpieczniej. Okej, tylko teraz trzeba liczyć na... Panie Creeperze, pana lepiej, żeby tutaj nie było. Panie Creeperze, proszę się odstąpić. Okej, mamy wodziunkę, ona za daleko nas nie prowadzi niestety. Ale tam już jest ten niższy poziom i mam nadzieję, że... On ewidentnie oszukiwał! Mam kilof. O Boże, żelazo to jest najważniejsze, reszta to tam olać. Jeny, ale jak ten creeper mnie zrobił, to powinno być tak bardzo nielegalne, no po prostu nie wierzę w takie rzeczy, no. Szedł se za mną i zadowolony. Okej, kolejny. Nie fajnie. Ała, 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 ja bym chciał zejść gdzieś na dół. Za dużo tych mobów, za dużo. To jest Deep Dark. Czy to nie jest Deep Dark, tylko to jest ten Ancient Pop. Nie wiem, zaraz zobaczymy, tylko weź się. Ja muszę tutaj pomyśleć na spokojnie. Ty, a ja nie wziąłem ze sobą tego. Dobra, muszę zrobić siekierę, bo nie mam czym bić. Zapomniałem ją w ogóle wziąć stamtąd. Gdzieś musiała mi utknąć. I chleba zapomniałem wziąć. O nie! Tam są diamenty, pięknie, ale... Dlaczego tych mobów jest aż tyle? Ja tam biegnę. Creeper se wydupił. Nie, tam jest za dużo szkieletów. Dobra, wiecie co? Totalnie nie wiem, co mam teraz zrobić. To jest za dużo mobów, ale dlaczego ich tyle aż jest? Dawaj, to mam siekiera i jest jeszcze jedna. Chleb, niech mi się regeneruje życie. Creeperino, idź sobie stąd. O, fajnie. Dobra, muszę dostać się tam na dół. Jak będę tam na... No nie, tych szkieletów jest... Dlaczego tyle mobów? Jakie ty jesteś szybki, bardzo dobrze. Nie ma nigdzie wody, żebym sobie zszedł tak na spokojnie na dół. O nie, o nie. Aha. Mądry jesteś, bardzo mądry. A to nie jest tak, że tam może mi się teraz przyzwać ten zły? Dobra, to na dole jest redstone, nie? Więc w sumie jakby dobrze poszło, to mogę się zabudować, mam redstonik i od razu dostanę chyba tą broń z Deep Dark. Gdzie teraz jesteśmy? Na Plains, ale tam powinno być Deep Dark. Dobra, jednego mniej. Gdzie ten redstone tutaj był? Dobra, nie jest źle. Mamy to. Teraz weź się jakoś zabuduj i zobaczmy, co możemy teraz zrobić. Dobra, potrzebujemy teraz to. Potrzebujemy 2 miecze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i miecz. Okej, mamy to! W końcu udało się. Weapon Mold, dobra. Teraz jak to będziemy mieli, powinniśmy z tym podejść sobie chyba właśnie tam, tak żeby nam się pojawiało Deep Dark. I wtedy nam się zaświeci chyba ten krzyż, tak mi się wydaje. Uwaga, czy on już się świeci? Świeci się! Mamy broń Wardena, pięknie! Shots Powerful Sonic Boom, dobra, palnij w niego! No grubo! Ej, tak mi się naprawdę podoba z taką bronią, to już czuję się trochę bezpieczniej. Dobra, mamy diamenty, więc mogę sobie je wykopać. Najlepiej jeszcze trochę żelaza, gdybym znalazł. I możemy wyjść do góry, tylko jeszcze muszę znaleźć gdzieś tutaj ten specjalny biom, taki cave'owy, żebym dostał kilof i wtedy będziemy już w ogóle propę. Dobra, ja muszę sobie zrobić wiadro, pobrać wodę, bo inaczej stąd nie wyjdę. Weź te bloki i zaraz sobie to ogarniemy. A nie, tu jest workbench, dobra, czekaj, to musimy zrobić tylko piec. Piec jest, a mam czym przepalić? Tak chyba średnio. Drewnianym kilofem przepal, potrzebujesz tylko 2. Nie wiem, czy to starczy, ale mam nadzieję, że tak. Wrzuć jeszcze patyk i w razie czego mam jedno drewienko, jakby myślę, że powinno wystarczyć. Genialnie, wszystko na styk w tej grze. Dobra, teraz trzeba się jakoś wydostać. I tylko tam. Ty chciałeś do mnie strzelać? Ty też? Nie macie żadnych szans ze mną. Wow, wow, spokojnie. Jeny. Oż ty, dziadu. Ała! Prawie sam się utłukłem, no bez jaj! Ale może poczekaj, tak niech ci się życie zregeneruje. Tam gdzieś był szkielet, muszę się go jakoś pozbyć, czekaj. Jedziemy się do wioski przespać, to będzie najlepszy plan. Jak mi się to podoba, to ja nie wiem. Pora przypalić resztę rzeczy. Dobra, mamy kolejną... pudełko? Nie wiem jak to nazwać. Dobra, ja to zabieram ze sobą i trzeba wybrać się teraz na nowe biomy. Czyli najlepiej gdzieś do jakiegoś mojego kejwiku. Po prostu poczekajmy, póki mi się to nie zaświeci. O, pa. Świeci się. I teraz... Jest! Dobra, mamy kilo, który będzie przebywał na meteoryty. Czekaj, dobra, pokaż co będzie. Uuu! Sam lapis dla żuli? A nie, to różne są, czekaj. Wow! Co tu się... A to... Co tu się dzieje? Jacie! Ale ta gra jest spora. Nie potrzebuję dużo żelaza, genialnie. Dobra, nazbierałem 25 złóż żelaza i 26 złóż diamentów, więc zaraz zrobię sobie pełną zbroję, pełne uzbrojenie, przepalimy to wszystko, będziemy mieli kolejne pudełka i zostaje nam tylko wchodzić na biomy i lecieć po smoka. Jednak zbiorę sobie te diamenty, bez sensu, żebym je teraz przepalał. A ty, żelazo, zacznij się robić. Ty idioto, coś ty kliknął. Dobra, zbroję mam, wszystkie narzędzia mam, jak tylko jeszcze mi się to reszta przepali. Dobra, mam kolejne 3 pudełka, żeby móc wybrać się na nowe biomy. Dobra, pora się przespać i lecimy na poszukiwanie biomów, a jak mi się uda, to od razu będziemy wchodzili do Netheru, żeby zdobyć resztę rzeczy i pokonać smoka. Coś tak czuję, że te biomy mogą być strasznie daleko, dlatego najpierw wejdźmy sobie do Netheru, załatwmy co potrzebujemy, pójdziemy w Netherze naprawdę daleko i wtedy wyjdziemy z niego. Być może trafimy w jakiś fajny biom. No zobaczymy, oby tak było, trzymajcie kciuki. Portal z diamentów? A kto mi zabroni? W końcu coś otwartego i mamy bastion na sam start, pięknie, o to chodziło. Okej, tutaj ewidentnie to nie działa. Ile tych świń! Dobra? Jak tutaj wejść? Nie potrzebuję dużo złota. Wiem jak tam wejść. Zaraz zobaczymy dokąd można tędy dojść. O! Tam była skrzynka. Dobra, muszę ich jednak utłuc, zamiast zbierać tych rzeczy, bo oni by mnie zatłukli. O, jest blok złota, pięknie, o to chodziło. Dobra, że nikt mnie tutaj nie utłukł, muszę jakoś się zabezpieczyć. 1 blok złota? No trudno, no ale jest. Tu gdzieś powinno być złoto. W takich miejscach zawsze jest złoto. Jest, pięknie. Właśnie, o to. Ile tego mamy? 9? No trochę tego będzie, dobra, spoko, możemy chyba stąd wychodzić. Chociaż może jeszcze coś bym znał. O, pięknie, dobra. Nie tego pełno gdzieś musi być. Dobra, jedziemy to przehandlować i poszukiwać fortecy. Okej. O, jak dużo, pięknie, czekaj, a weź wal te rzeczy, bo to niepotrzebne ci to w sumie. Okej, mamy 2 staki. Macie panowie. Jak dużo, bo one wszystkie z tego wyszły, co się dzieje? Moment, teraz niech mi dadzą perełki, proszę bardzo. Jak dużo. Powinno szybko pójść. Teraz strzały się przydadzą jak najbardziej, ale część muszę wywalić, żeby te p... O, blok kości, czekam. A to nie tak, to tak. 7 naraz dostałem, co ty gadasz? Jaki fart! Dawajcie panowie, 10 już mam, dopiero drugi raz rzucili. Co ty gadasz? No co ty gadasz, za każdym razem perły mi teraz rzucają. Jeszcze raz dawaj, będzie 4 razy z rzędu. Nie, no dobra, nie udało się. Co jest? 14 już mam! W jakim tempie? Co ty gadasz? To jest rekord świata! Jeszcze nigdy tak nie miałem. Potrzebuję jeszcze tylko obsydian, żeby się stąd wydostać. Ja cię nie mogę. Jak to jest w ogóle możliwe? To tam jest... Tam jest jeszcze więcej tych pereł! Dobra, ile tego mamy? 4, 16 pereł, czaj. Jaki rekord? Dobra, mamy chyba wszystko, już miałem 11, ale tych pereł oni tyle tutaj narzucali, że to jest po prostu jakiś obłęd, nie? Dobra, teraz jedyne co muszę znaleźć to... fortecę. I jest forteca. Uhu! Co jest? Panowie, za szybko! Okej, mamy ognioodporność, weź to rzuć sobie pod nogi. Pięknie, teraz mogę się z wami tłuc. Dawaj, mam tylko 3 minuty. 3 pałki są, dawaj wracaj tam, póki się nie będziesz mógł palić. O, tam jest kolejny, dawaj. Tam nie dojdę, halo! O nie, jak tam dojść? Tędy, dobra, dookoła. No nie, dał niestety. Tam jest jeszcze jedno. A to za obok trzeba iść. 5, jeszcze tylko 2. Obok jest kolejny spawner. Wow! Puh! Dobra, nie wyszło, chciałem być karateką, ale nic z tego. 6, ostatnia, dawaj, zostało mi 20 sekund tylko odporności. 13 sekund. Proszę, trochę szybciej, jakby można było. Szybciej. Szybciej, 4 sekundy! Proszę, wywal mnie w jakimś fajnym biomie, bo bym chciał mieć nowe bronie. Dżungla! Ej, pięknie! Akurat w dżungli potrzebuję jedną broń. Posprzątane. Daj mi to. Okej, od razu przerób sobie. Perły są. I daj mi broń. Cyk! Okej, mamy dart gana, który będzie strzelał zatrutymi strzałami. Pięknie. O, i zatruty. Fajnie. A mocno? Wszak lekko. A dużo to chyba nie dało. Ej, weź nici, potrzebuję łuk do smoka. Dobra, sprawdźmy, gdzie teraz będzie nas prowadziła perła jeszcze. Okej, prosto w tamtą stronę. Genialnie. I teraz jesteśmy na kratce jakieś 7000 i pękła mi perła. Nie wiem, jak daleko iść. Dobra, po prostu chyba zrobię łódkę i popłyniemy tam. Będzie chyba dużo szybciej. Czy ja tam widzę pustynię? Na pustyni dostaniemy kolejną broń. Ale ja muszę płynąć bardziej w tamtą stronę chyba. Dobra, wejdźmy tutaj, zobaczymy jak daleko nam jeszcze zostało. Okej, to jest na pewno pustynia, bo coś tak nie bardzo mi się świeci ten sarkofag mały. O, świeci się! Dostaliśmy czopkę. Kuń! I co z tym koniem? To jest szkieletowy koń. Jaki szybki! O, to mi się przyda! Ty on po wodzie chodzi? Co się... Panie koniu, jakim cudem? A jo, bo koń ten pod wodą chodzi. Zapomniałem. Jaki kozak! No tak, to można podróżować. Ty on jak wysoko skacze w ogóle, o co z tym koniem? Ops, Ups, bo teraz konia stracę. To jest Fifąż! Może być to Fifąż, nie? Myślę, że genialnie. Dobra, bo ja zapomniałem o tym, że ja mam perłę rzucić, a nie na koniu biegać, dobra. Gdzie ona poleciała? Dobra, mam. Perła jest, ale to każe mi do... to już przebieg... To już jest ciut. Ale ja przebiegłem tylko kawałek po tym. Dobra, poszedłem w tą stronę, kawałek i jeszcze dalej, ale teraz pokazuję w ogóle jeszcze bardziej w bok. No nie, jeszcze pękła mi, no to co teraz? Teraz będę musiał się wkopać po prostu w dół i szukać, bo innego sposobu nie widzę. Bo pokazywało tam, teraz kręciło tutaj, no to musi być gdzieś tutaj. Mam łopatę? Masz łopatę, no to kopię się w dół! Tylko chlebek daj. Weź wiadro w razie gdybyś spadał jeszcze, o, pięknie. Słyszałem chyba Silverfisha. Albo to mi się tylko tak wydaje, bo bardzo bym chciał, żeby go... Albo to był pająk jednak jakby... A nie! Dobrze, pa, już normalnie jesteś. Pięknie! O Jezu, jak tutaj dziwnie, jak ja mam teraz się dostać? Czekaj, ja bloków nie mam przerę. Jezu, jaki dziwny ten stronghold, taki potwierany dziwnie. A jakbym tak ścianę to niszczył, o Jezu, to boli. No nie niż, bo... Jezu, to zaraz spojrzeć, to zawsze w takie głupie pomysły wpadasz wtedy, kiedy nie masz. Idealnie. Tylko jedna mi została. Dobra, no i teraz ja bym z tego pistoletu Wardena go pokonał chyba. Cyk, pięknie. Coś czuję, że tak to szybko pójdzie. To ja tak mogę walić. Co ty gadasz? Ja nie muszę tego niszczyć. Ała, ej, bo mnie utłukł. Dobra, jednak weź to zniszcz, bo będzie to... Ała, nie! No nie, no to jakbym go pokonał, to... No co ty gadasz? Drugi raz chyba z rzędu już takie kufno zrobiłeś, człowieku!